No nic, no jedziemy jeszcze raz, powtórka. Ale dobra, wiem gdzie są kopalnie teraz, to już coś można zrobić z tym. GG. Jaki to poziom trudności? No to jest poziom trudności zwany Warcraft 2, Beyond the Dark Portal. Nie, to nie ma chyba ustawionego jakiegoś. Chyba, że oni jak zrobili na GOG-u tę wersję, to zrobili coś trudnego. Astra biega po całej mapie stalkerami, a Thielo ma 20 Broodlordów. Ja mam wrażenie, że Cerber, ty mnie tutaj podpuszczasz. Jaki jest wynik ogólnie Astra a Thielo? Ktoś może napisać? Dobra, kontynuuję. Albo samo się wcisnie. Dobra, wiemy co mamy w miarę robić. Chwilę pozbieramy tu drewno. Oni i tak mogą to drewno w sumie zbierać. I myślę, że pierwszą bazę zajmiemy gdzieś w tym miejscu. Bo przypadkiem już wiem, że tu jest baza. Przez poprzednie błędy. 1-0 dla Thielo. A, dobra, to cały czas jest... Dobra. Oby Astra wygrał teraz tę obecną. I believe. Kurczę, jak będzie 2-0 dla Thielo, to już jest chyba sprawa przesądzona. Chyba same smoki na początku jakoś sobie tu poradzą z tym, nie? O! Jeszcze, ojojojoj, jeszcze 6 archerów, to mogę sobie nie poradzić. No dobra, jakoś idzie. Co, dosyła tu armię ten źrom? W sumie tak robię tu lepsze, że zaraz złota zabraknie. 100 więcej jeszcze wydał, to już cześć. Nie ma lasu jakiegoś dookoła? Pusta przestrzeń, dobra. Czyli na początku teraz będzie tutaj, o, tu będziemy zbierać drewno. Albo w sumie niech 3 zostanie. No nie, 2-0 dla Thielo. RIP. Złapał te stalkery w końcu. To niedobrze. Jak tu wierzyć w Amerykanów, jak nie potrafię takiego emeryta pokonać? RIP. Tu na górze jeszcze chyba jest trochę tego wojska. Tak jest. O, kolejna kopalnia. Dobra, 4 kopalnie teoretycznie mamy. I białe. Białe, czerwone i zielone.
Jest mgła wojny, ale można ją włączyć i wyłączyć. Czyli możesz cały czas widzieć, co się dzieje, tak jak teraz mam, a możesz sobie ustawić, że... będzie się zakrywać mgła wojny. W opcjach to jest po prostu w grze. Trochę pierwszą kampanię w sumie przeszedłem z mgłą wojny, a teraz tak gram bez. O. Tak dla odmiany. Indy niedobrze. No wiem właśnie. Cerber mi napisał, że niestety niemiaszek nie daje rady. Ała! Co to był za lot? To powinno być easy, nie mam gły, normal jest. To nie jest zbyt easy. O, dostałem hosta! Dzięki wielkie, Dawilku. Witam wszystkich bardzo mocno od Wilka. Gram Warcrafta 2 troszkę. No i to jest kampania. To jest, znaczy, no wiadomo, że kampania, ale dodatek Beyond the Dark Portal. Pierwsza już została zakończona. A teraz, jak widzicie, gram sobie drugą. No, niektórzy może kojarzą nawet. Staramy się ładnie przejść. Dobra, zwiat zrobiony. Tutaj mamy czerwonego orka, tutaj mamy białego orka, a tutaj mamy zielonych... znaczy ludzi. Ja jestem orkiem. Tak. Ty, on do mnie idzie? Jeden footman. Idzie mi tu wyjaśnić chyba bazę. Czyli oni nie ogarnęli, że ja mam bazę na środku? Albo... muszę więcej budynków tu zrobić. No nic. Ale tu się raczej nic złego nie stanie. Ale jednym takim przyszli? Z czym do ludzi? Dobra, to robimy baraki. O, kolejni idą. No, teraz trochę więcej zapału. Najważniejsze, żeby widzieć wszystkie kopalnie, tak jak oni spróbują się do nich dobrać, to ich zatrzymamy. Nie wiem, dostawić tu kolejną chyba trzeba wieżę. Ała, okej, zwiadowca zginął. O, cały czas atakują. O, zrobię tu kolejną wieżę może. Jakoś tak. Jak się uparli, to się uparli. I cyk, ulepszenie głównej bazy. Czemu nagle zaatakowali górną wieżę? Chyba im się zmieniło to znajdowanie terenu czy coś. Siema Dewilku, dzięki wielkie. Terańskiego Wola z farm? Tak, robimy barykadę z farm. To biały też mnie tam będzie atakować? Jak się wzięli? Nie wiem, czy najpierw białego, czy czerwonego? Bardziej się opłaca pokonać. Chyba białego weźmiemy tu. Na warsztat. Staną w lesie póki co. Chyba plus jeden warto zrobić do katapult. Chyba tak. Może nawet plus dwa. O, Polki z telefonu. Teraz witamy, witamy. Ext Code of Life, siema. Czy próbowałem multi? Dawno temu w Warcraftie 2 próbowałem multi. Aha, że z taką mgłą wojny jest łatwiejszy poziom trudności. No dobra, kumam chyba. Kurczę, ty w dwóch tu się teraz będą zgrywać na mnie. Co pech trochę. Come on.
sumie barykada jest pełna, jakbym tego maga, bo ja tego maga muszę doprowadzić do okręgu. To nie mam jak jeszcze, ale to sobie coś najwyżej zniszczymy, albo oni nam pomogą. Nie wiem, co z tym smokiem zrobić. Do czego on się tu może przydać? No nie ma żadnego zadania, umówmy się. No. Nawet chyba nie ma jak mieć zadania. W sumie to może tu niech stanie ten smok. I tak szybko zginie. Czego by nie zaczął robić. Niech się zbiera. Albo... A nie, on pewnie nie może do mnie dojść, bo go las blokuje. Bo w Warcraft 2 nie tak łatwo zaatakować. Muzyka świetna, no wiadomo. Jak dzisiaj StarCraft leciał? No PvP niestety dramat, Polkio. Ej, co jest? Przecież to były trzecie raksy w planach. Aha, może drewno się skończyło w momencie, jak to zakolejkowałem. Kurczę, ale jak ten drugi też ma taką wielką bazę, armię i wszystko. Najbardziej mnie zastanawia, co jeżeli ja zaatakuję białego i ta armia się ruszy w jakieś miejsce. Wtedy to jest nie do przewidzenia trochę. Chwila, bo jeszcze ulepszę, nie porobiłem wszystkich. Jakie by trzeba do tego ataku. No, czekajmy jeszcze chwilę. Jak to katapulta? A, tutaj. Coś się działo. A to ich balista podjechała. Ty. Walnęła w moją katapult. Ci dalej atakują z uporem maniaka. O, chyba ogarnęli lepszą ścieżkę. Troszkę lepszą. No strzał z tym smokiem nie będzie. Powoli, powoli. Najważniejsza jest wydajność w tym ataku. Kregir Silver, dzięki za follow, siema, siema. Lepsze miejsce o wiele... O! Do ataku niż przeciwko czerwonemu. Gubię się. Jo! A jak mi się armia zgubiła. Będzie żył? Co to jest? Aha, ta wieża ma taki zasięg? Nie. Powoli, powoli, powoli. Trzeba będzie zaekspować w innym miejscu. Czemu te balisty nie strzeliły?
O, super, to są raksy. To jest ważna bardzo miejscowa. Jakoś mniej tego białego niż czerwonego, nie? Czerwony tam miał nawalonych tych jednostek. Biały łagodniejszy. No, to robił mi Tower Rusha na twarzy. Krzmał tej armii robi, ale pewnie tam w głębi to ma tego też milion. No, ile ja tego mam? Ej, to jeszcze nie zrobiłem kolejne. Może to zrobię? Tylko drewna nie ma. Póki co nie chcę go prowokować, może robiąc kolejną miejscówę. O, dobrze, dobrze. Ludzi trzeba ubić. Znaczy, tych roboli, to... nie będą zbierać złota. Oho, i zaekspował. Jak się to dzieje. I to jeszcze czerwony. Idziemy tam to zatrzymać. Ciekawe, czy on pójdzie na ratunek i w ten sposób ja stracę tę bazę. Ile coś gdzieś się bije. A, to jest to. Dziwnie się czuję, jak słychać odgłosy bitwy, która jest no, z 3-4 ekrany dalej. O, tu jest już główna baza. To bijemy. Oj, już się zaczyna chyba. Żyjemy, żyjemy, nic tu nie pędzi na ratunek, o to chodzi. O, tu się wlało. A, bo, o kurcze. Bo tu drewno puściło. No, takie małe ryzyko. Dobra, baza im pada. Już tu powstało, już, już, już. Ci już dziś idą, nie wiem czy ratować się, bo tak ciężko powiedzieć, dobra. No jest spoko. Kurczę, może i nie jest. Trzeba ewidentnie ratować te na górze. Żyje, 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 żyje. 10 tysięcy, no to nie za dużo. O, on jemu pomaga? Że tak tu idzie? Reperuj, 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 reperuj. Uda się, uda się. To było chyba 6 HP. Wymikrowane, synu. Tutaj kanona chyba jednego jeszcze powinienem zrobić, to trochę źle. Ty bez kitu, on mu pomaga. O, tego nie zauważyłem. A, sorry, o tym zapomniałem. Oho, czyli udało. O nie, bo tu jest taka sytuacja. Dawaj, peon, bronisz. Taką ma bazę, że jakby miał drugą kopalnię, to bym też się nie zdziwił, ale widać, że nie ma już dokąd odkładać tego złota. Dobra, peon wybronił. On znowu chce tu wrócić. No nie no, ta baza nie jest ewidentnie dla ciebie. O nie, to znowu tego sporo idzie.
Pomagają sobie chłopaki. Jakie tu wielkie armie chodzą. Dobrze, że rycerze pierwsi to. Da się ich was na osobności wyjaśnić. O nie. No już paladyni. No nie, nie da się. Kontrola, ojojojojoj, no i właśnie. Żyjemy, żyjemy jeszcze, dobra. Trzymaj tego paladyna. No czemu już nie na wieżę, no? Tutaj zapomniałem wieżę dostawić, to jednak się przyda. Z respawnami sobie będę musiał pomóc, ja nie chcę tego stracić. A wszystko na to wskazuje. No strzelaj ty, oni nie strzelają. Super. No nie dobrze. Już idzie kolejna fala. Ha! Nie wiem jak zrobić z tego. A dobra, to jest strzelająca, dobrze. No gdzie? Dobra, żyjemy, żyjemy. Trochę słabo, ale żyjemy. No nie! Kolejna fala. A ja nie mam drewna na wieże lepsze. Znaczy na kolejne, bo to lepsze. To mam dwie strzelające tylko. Dobra, wymikrujemy. Ja nie dam rady. O, kurczę, oni marnują jakby tury na strzelanie. Znaczy na leczenie. Dobra. Wycofaj, wycofaj, wycofaj. Nie ma co marnować ich. Nie no, ja to wygrywam, dobra. Oni już chyba nie atakują, bo nie mają raksów ci biali, nie? Obronione. Trochę przesadzam z tym złotem. To oni to w końcu zbiorą, już 2000 albo i więcej zebrali. No nieźle kombinują. Ile jeszcze stream będzie trwać? No, planowo do północy, ale raczej do końca tej misji, bo strzelam, że ona tak szybko nie zostanie przeze mnie wyjaśniona. On patrz, co tu się dzieje. Czy ten to wysyła totalną miazgunię. Nie. Jezu, ile tu tego jest. Matko bosko. Jakie to najazdy robią. Tu jeszcze była ta kiedy. Ja to walę milion wiesz, ty. Biały sparaliżowany.
Raz, dwa kanony się chyba tutaj walnie. Chyba ten i ten powinien być w sumie kanonem, bo kanony chyba mają więcej HP. No już trudno, wyszło jak wyszło. To bez sensu, raz to wydobędę, to już nie będą potrzebne te wieże. No ale dobra, jeszcze to się zbierze. Może na długi dystans nawet, albo to. Bo strzelam, że oni dalej tu będą atakować, ale pewnie źle strzelam. Dobra, jest okej. Okay. No najważniejsze, żeby mi tych dwóch kopalń nie zajęli. W ogóle dziwne, nie? Że on wybiera, żeby to zająć, a nie to na przykład. No ale ja nie będę mówił graczom, nie będę im podpowiadać komputerowym. Jeszcze nie idzie, dobrze. Co to było? On rzucił wizję. On rzucił tutaj odsłonięcie chyba terenu, nie? Oni w ogóle coś takiego mają? Co jest? Czemu on go nie goni? Panika Gaming, nawet armii nie można odbudować. No i tutaj też rzucił odsłonięcie. Oho. Dobra, teraz ewidentnie. Oj. Jak ja tam nie przybędę. Ja tu nawet pełna już nie mam. Koniecznie trzeba tam iść. Bo ja tutaj nic nie wymyślę. Dalej idzie sznurek jednostek czerwonych, ty. Już po dwie grupy chyba wysyła. I balist. Dobra, ten wariat wyjaśni balistę, co nie? Dasz radę. Wiedziałem. Tu ktoś przebył. No serio, teraz nie będą mi tu atakować w te wieże, tylko na górę nagle? O nie. AI się naprawiło. Dobra, mogę zremaksować się chyba. Tu jest cały czas zielony. On ma na szczęście pierwszy level, no ale ważniejsze jest, żeby to rozwalić. Gdzie? Gdzie mnie coś biło? Tak, chyba jednego grunta mi i ta oni wyjaśnią. No, uda się. O, atakują teraz na dół. Ale to chyba damy radę, nie? Już tutaj mam bardzo dużo. Ale z balistą już będzie ciężej. Czuję, że wastuję gracza komputerowego. Jakby nie jestem od niego lepszy, tylko lepiej się wymieniam. No, niby lepszy. Easy. Kanony, imba. Goń go, goń go, goń go. Dobra, teraz wzorowe były wymiany. Chyba nie ma co już białego, nie? Znaczy póki co, potem się go dobije. Ale teraz czerwony jest ważny. Chociaż... on się i tak rozbija na tych moich wieżach. Wracamy do białego.
No nie, tak być nie będzie. Nie ma takiego zbierania. Kochany, gdzie? Ja tego nie potrzebuję w sumie. On ma aż tyle tych zbieraczy. Zaraz tu pewnie przyjdzie jego armia. Też wielkie legiony, tego się spodziewamy. No ale chyba damy radę, co? Nie, chyba nie. Dobrze, że się blokuje o własne peon. No dobrze, dobrze, daliśmy radę. Prawie 2,5 tysiąca zeżar złota. Już z każdej kopalni próbuję zebrać. No i jeden jeszcze wejdzie do tej kopalni. Chyba mnie przekonali, żeby jednak na górę tu uderzyć. Chyba też raz go zbejtowałem, atakując mu wieżę, nie? No, plus jeden się przydaje. Nawet czasami na dwa uderzenia się uda zniszczyć. Dobra, zabieramy się za niego. Serio? Ty Yellow wygrał? No nie! Rip the dream. Nie wiem, może zrobić to plus 3 też jednak. Zapewne to będzie zaraz wymiana tymi. Hardcore Plus, witam. Witam. Przez przypadek odkryłem, że pełni mogą pomagać budować budynki i koszt. No ja wiem, ja wiem, wiem, wiem. To akurat wiemy. Czemu on nie strzelał? Czemu ona nie strzelała? Co to miało być ty? Ty, w sumie to mam też pomysł taki. Nawet chyba w miarę mądry, ale najpierw się przygotujmy na potencjalną bitwę, bo może to podejdą. Patrz, 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 patrz teraz. Coś jest zepsute. Chciałem zbejtować strzał na nim. O! Już się zabierała do strzału. Ale nie, nie strzeliła. Mega dziwne. Nie wiem, jak to działa. Czemu golda nie zbieram? No, zbieram, ale drewno ważniejsze. O, faktycznie, już teraz z powrotem złoto. Zbieramy, zbieramy. Staramy się. Bo mikro ważniejsze. O nie, magów ma? Tylko nie magowie. Ale ładny strzał. No zostaw to, zostaw. Tu jeszcze miał 5 balist, pamiętajmy. Nie wiem, skończyła mu się armia? Fundusza? A on nie może reparować katapult. Jakby co?
Też bym to chciał, też. Mam wrażenie, że te wieże tam na dole się nie bardzo spłaciły, ale był spokój przez chwilę. Oho. Możecie to bić? A nie, chyba nie możecie. To nie. Nie wiem, jakoś dziwnie strzelają w tej rundzie jednostki. Ała. Troszkę tak wchodzę jak do siebie. No to już na pewno będzie walka. Ujujujujuj. Mag. A? Czemu oni tam podchodzą, no? Gdzie? No nie, no idzie do mnie jak nic. Gin. Znaczy nie ogor, tylko on. Dobra, nice, mamy to chyba. O, drugie podejście zawsze udane. Lednap, dzięki za followa, siema. Jeszcze czekam na balistę z powietrza tutaj. Ale chyba nie będzie. No już chyba nie ma gościu kasy, bo tak normalnie spamował tymi jednostkami. Ej, ciężko jest przejść tę misję bez wyczerpywania zasobów gracza komputerowego, no bo niby jak. No on non-stop robi z 3-4 raksów chyba armię, jeden i drugi. Kwestia wizji u AI? Nie no, on chyba ma podobnie jak ja. No ale nie no, przecież balista widziała trolla albo katapultę. Mogłeś przy kopalni masę wież postawić, bo byś chyba wszystkie ataki czerwonego tam łapał. No, wyszło dobrze. Prowizorycznie, ale dobrze. Ty co jest? Czemu ja straciłem katapulty? Czy one nie przyjechały? Aha, one nie przyjechały. Jedną straciłem, no ale trudno. Powolutku. Nie ma serio tej balisty jeszcze? Może jednak wszystkie? Dobra, jak mu walnę w to już na pewno wszystko się... A, albo i nie. Jednak się nie wszystko zbierze. Uch, katapulta z ulepszeniami. Siła. Ała, no to było słabe. O, przeżyło.
A to już chcesz, jak jeszcze tu się tak... się schował w końcu. No dobra, to idziemy na niego. Tam jeszcze wieża ostatnia, ale wy już się możecie tu bawić. Dobra, po czerwonym. Good job. Będziemy zrobić chyba jeszcze przy okazji te statki tu. I cyk pod piąteczkę. Halo? Dobra, da się postawić. Tutaj chyba nawet nie trzeba już się do tego jakoś specjalnie zbierać. No już chyba jeden zniszczony sta... Nie. Dobrze. A, w sumie YOLO. Chociaż... Dobra, YOLO. Tu nic nie ma. Faktycznie, myślałem, że tego dużo więcej będzie, co? No to ładnie. No, tamten też taki zamrożony. O, dobry. Dobry człowiek, dobry. Co się za tymi skałami? Trzeba sprawdzić. Jeszcze foundry trzeba zrobić, tak. Na przykład tutaj. No coś tam może być. Pilnie strzeżony las? Nie, chyba coś tam będzie, nie? Moment, to się skończyło i mogłem robić żółwie? A nie, foundry się skończyło i mogę... Nie. Ej, to jest potrzebne, żeby żółwie robić. Nie pamiętam, nie wiedziałem tego. O, good to know. Będziemy zobaczyć, co tam jest. Na wszelki wypadek już zacznę robić sapery. Saperów. Dzisiaj. A przyspieszymy na fulla. A nie, bez kitu. Las. A, tych kurczę jeszcze nie zniszczyłem. Tutaj oni mają pierwsze levele, to nie masz czego zbierać. Czy pak ma szansę z Nibem? Tak, bo to jest PvP, ale malutkie. Jak z Nibem to malutkie. Death Knight plus Haste plus Unholy Armor, wbijasz się do bazy i strzelasz Death and Dekaj pod nogi i robi się mała masakra. Evil Man, czekaj. Haste, Unholy Armor... Ej, ale tu jest w ogóle coś takiego, chwila, bo ja coś przeoczyłem. Serio taki czar jest? Chyba, że został niedawno odblokowany, a ja go nie miałem.
Aż zobaczę. Tylko jeszcze muszę ten budynek ten na wszelki wypadek zobaczyć. Ty, ja to muszę tutaj przyjść, tak? Żeby to przejąć chyba. Bo ja tego maga tutaj muszę odprowadzić do tego. Więc pewnie... Trzeba się rozeznać. Może bez katapulty. To jest on Holy Armor. I co on robi, że jestem nieśmiertelny? Siemano. Buongiorno. Podoba mi się, że za murem jest ten mag. A, jeszcze nie. Dobra, wszystko wyczyszczone. To już tylko on musi dobiec do tego kręgu i wygrany. Dokładnie. Go, go. Dobranoc, GG. Ty patrz, jak o północy idealnie się udało. Tak, jesteś nieśmiertelny, ale na krótki czas. Pochłania za to połowę życia. Ale tego rzucającego, czy jednostki, na którą się rzuca? Pewnie jednostki, na którą się rzuca. A to ciekawe. Nawet nie wiedziałem, jak to działa, bo nigdy mi się jakoś tak nie przeszło przez głowę, żeby tego użyć. Pewnie kiedyś spróbowałem. O, ja cię mam rangę Boga. Z rangą Boga to można i spać. Piękna ranga. Dobra, na YouTubie dziękuję oczywiście za oglądanie tej misji. Niestety były do niej dwa podejścia. No ale co zrobisz, no. GG.